Jeszcze rok temu Rafał Zieliński, 31-letni legionowianin, czerpał z życia pełnymi garściami. Wtedy wybuchła czająca się w jego organizmie genetyczna bomba. Diagnoza brzmiała SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. W wieku 44 lat na tę chorobę układu nerwowego zmarł ojciec Rafała. On sam postanowił się jej nie dać. Może wynika to z tego, jakie mam podejście do życia. W moim przypadku ta wola jest bardzo silna. Mam zamiar wygrać z tą chorobą i wydaje mi się, że to kategoryczne powiedzenie nie, nie dam się, było właśnie między innymi powodem sukcesu, jeżeli tak to można określić. Można, a nawet należy. W rekordowo krótkim czasie Rafałowi udało się zebrać 200 tysięcy złotych, za które wyjedzie na operację do Izraela. Zaczął od Facebooka i krótkiego filmu zamieszczonego na specjalnej stronie internetowej. Niedługo po nich przyszło zainteresowanie lokalnych i ogólnopolskich mediów. Skłamałbym mówiąc, że nie miałem w zamiarze wywołać pewnego rodzaju rewolucji, prawda? Chciałem, żeby było głośno o moim problemie, chciałem, żeby było głośno o mojej sprawie, o sprawie choroby, na którą choruje bardzo wiele osób, a może to nie jest bardzo wiele, bo to jest jednak jedna z najrzadszych chorób na chyba świecie. Niemniej jednak w Polsce jest to około 1000 osób. Jedną z imprez na rzecz Rafała Zielińskiego był wtorkowy mecz Legionowi z rezerwami Legii. Na dobry początek, jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego, warszawianie podarowali Rafałowi klubową koszulkę. Później zawodnicy rozpoczęli grę, a bohater wieczoru wrócił myślami do tego, co go wkrótce czeka. 14 października wylatuję do Izraela na tą pierwszą terapię komórkami macierzystymi. Pierwszą terapię, która tak naprawdę jest terapią eksperymentalną. To znaczy w przypadku tej choroby, w przypadku SLA, nie ma tak naprawdę do tego momentu żadnego lekarstwa, które by można było powiedzieć w 100%, że zadziała, że zatrzyma, że cofnie chorobę i że spowoduje, że pacjent będzie z powrotem zdrowy. Mimo to żyją na świecie ludzie, którzy w starciu z SLA od wielu lat są górą. I właśnie z ich doświadczeń Rafał korzystać chce najwięcej, stosując zarazem mniej lub bardziej sprawdzone metody na powstrzymanie choroby. Póki co on sam został źródłem inspiracji dla innych cierpiących. W zajmującej się nim fundacji wiedzą to najlepiej. Dużo ludzi już słyszy o Rafale, w tym też nasi podopieczni i ma to już teraz pozytywny wpływ. Ludzie może bardziej starają się o siebie walczyć, inaczej podchodzą do życia, może też troszeczkę bardziej radośnie. To ważne, bo pozytywne podejście do życia wychodzi na zdrowie nie tylko chorym. Oczywiście to nie jest droga prosta, to wymaga samozaparcia, wymaga dyscypliny, wymaga wewnętrznej energii, wymaga zmiany nastawienia do wielu rzeczy, prawda? Normalnie jakby nie cieszymy się z byle najmniejszej rzeczy, w tym wypadku tego typu podejście bardzo pomaga. Rafał różni się od innych tym, że nie narzeka, tym, że zawsze się uśmiecha i tak naprawdę wprost zaczął sam o siebie walczyć, zanim to zrobiła za niego jakakolwiek fundacja. I to jest wyjątkowe. Finansowym efektem wtorkowego meczu było ponad 5 tysięcy złotych. Pieniądze, które wciąż wpływają na fundacyjne konto Rafała Zielińskiego, umożliwią mu pooperacyjną rehabilitację. A jeśli będzie to konieczne, opłaci za nie kolejny zabieg. Co do wyniku spotkania, Legionowia pokonała Legię 3-0. Oby teraz co najmniej tak wysoko młody legionowianin wygrał ze swoją chorobą.